Szczęść Boże! Mam ogólne pytanie, czy ktoś się orientuje, kim był Andrzej Bursa? Kto? Andrzej Bursa. Nie wiem, kim był Andrzej Bursa, nie wiem. Przykro mi, nic nie wiem. Człowiek widmo. Oczywiście nie znam. Jakaś rodzina do Michała? Czy wiecie coś o Andrzeju Bursie? Andrzej Bursa? Poeta polski. Dziękujemy. Na pewno był księdzem, tak? To był pisarz. Nie znam, ale mogę poznać. A... Kogo? Andrzeja Bursę, poetę. Poetę, Andrzeja Bursę. Niestety nie mam przyjemności go znać. My Bursę, my znamy Bursę. Andrzej Bursa. Majka! Omawialiśmy jego wiersz na polski. Ma nazwisko Michał Bursa z 3 B, a imię jak imię Andrzej, którego znam jak Filip Rektor nasz. Więcej nie wiem. Mogę pozdrowić rodzinę. Zostałam poproszona tutaj przez was o to, żebym parę słów powiedziała o Andrzeju Bursie. Ja o Andrzeju Bursie pierwszy raz usłyszałam w szkole średniej, właściwie przez przypadek, może tam jeden wiersz poznawałam. Natomiast bardziej zainteresowałam się tym poetą na studiach. Poznałam go, troszeczkę poczytałam sobie jego poezji i rzeczywiście zainteresował mnie ten poeta. Zainteresował z tego powodu, że jest, że pisał w sposób nietypowy. Bardzo ma prowokacyjne wiersze, prowokacyjne teksty. W ogóle Andrzej Bursa należy do tak zwanych kaskaderów literatury, został określony przez badacza literatury, czyli należy do grupy młodych poetów, którzy w bardzo młodym wieku umarli. Akurat Andrzej Bursa umarł z naturalnych przyczyn, to nie było samobójstwo, niektórzy chcieli widzieć w nim to. Żył krótko, ponieważ był 20 parę tylko lat, więc bardzo młody. Pozostał po nim tak naprawdę zbiorek niewielu tekstów. Nie jest to jakaś obfitą twórczość.